Witajcie, kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat aktualizacji, które mieliśmy kilka dni temu. I te aktualizacje właściwie dotknęły tutaj pięciu produktów. Ja pokazuję w pierwszej kolejności pierwsze dwa, czyli R2S plus do tego DJI RC, nowy kontroler. W tej chwili po aktualizacji 2320 mamy możliwość już współpracy tego drona, czyli R2S z kontrolerem DJI RC. I po aktualizacji, którą tutaj widzimy, już w menu pojawia nam się R2S, którego wybieramy. Następuje krótki update, czyli aktualizacja oprogramowania, po czym łączymy kontroler, parujemy go z dronem. W tej chwili już wszystko działa, jak widać, mamy możliwość sterowania i to jest ok. Druga zmiana, którą tutaj mamy, to jest to, że w Stanach Zjednoczonych mamy już aktualizację pod Remote ID. To nas nie dotyczy bezpośrednio, ale jest jeszcze jedna zmiana. To jest support, czyli wsparcie dla Exponential Curve, czyli krzywej wykładniczej w trybie lotu Cine Mode, czyli to jest dokładnie ten tryb, który mamy w tej chwili. Przechodzimy do menu, następnie Control i na samym dole wybieramy Advanced Settings. I tutaj mamy krzywe wykładnicze zarówno dla Cine, jak i Normal, jak i Sport. Widać, jak one się układają. Można je zmienić i dostosować w taki sposób bodźce i reakcje na te bodźce, jak sobie życzymy. I to jest ta pierwsza sprawa. Żeby zaktualizować R2S, trzeba przejść, bo to, co jest też ciekawe, że gdy nie jesteśmy w stanie połączyć go pierwotnie z tym kontrolerem i zaktualizować, więc potrzebujemy zrobić to, dokonać aktualizacji z poziomu kontrolera DJI RC. Jest to takie dosyć dziwne i dopiero ten dron jest aktywny i możemy go zaktualizować. Oczywiście wcześniej też aktualizujemy sam kontroler czy oprogramowanie w DJI RC. Podsumowując to, co mogę powiedzieć, super, bardzo się cieszę, bo ten kontroler jest naprawdę fajny i wygodny, szczególnie jeżeli chcemy dokonać jakichś szybkich sesji, nie musimy podłączać urządzenia mobilnego, czasami na Androidzie coś nam nie gra i super sprawa, że możemy już w tej chwili trzy drony w ten sposób sparować, a mianowicie Mini 3 Pro, Mavic 3 i R2S jako ten trzeci. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o tego drona Mini 3 Pro, mieliśmy aktualizację 0400. Ona wniosła parę rzeczy, m.in. też wsparcie dla Remote ID w Stanach Zjednoczonych. Też trzeba pamiętać, że ta aktualizacja jest ważna, czy będzie nam działała z wersją oprogramowania DJI Fly 1.7.8. Warto to sprawdzić. Sprawdzamy sobie tutaj About menu i tutaj widać, jaką w tej chwili mamy wersję, App version 1.7.8. O to chodzi, prawda? I teraz, to co jeszcze mieliśmy, to jest przede wszystkim w trybie wertykalnym mamy możliwość strzelania Master Shot. Ja dzisiaj taką próbę robiłem. Teraz oczywiście dron nie jest w powietrzu, więc nam tego nie zrobi. Ale to, co jest też świetne, w ustawieniach samej kamery, w menu kamera mamy możliwość sterowania. Styl, prawda? I tu jest Sharpness albo Noise Reduction, czyli albo ostrością, można przejść nawet na minus 2, minus 1, 0, 1 i 2, to jest ta skala, powiedzmy, że chcielibyśmy mieć minus 1 i to jest redukcja szumów, Noise Reduction, poziom redukcji szumów, minus 1, minus 2, 0 i 1 do góry. Następna sprawa, w trybie Pro mamy dwa priorytety, które tutaj są, Shutter Priority i ISO. Czyli ISO zostawiamy sobie na przykład na niskiej wartości i do tego inne parametry nam się dostosowują. Albo shutter zostawiamy na danej jednej setnej, jeżeli mamy na przykład 50 klatek na sekundę, a inne parametry nam się dostosowują. To jest rewelacja, jeżeli o to chodzi. No i też wsparcie dla już szerokokątnych. My dzisiaj robiliśmy próby, jeżeli chodzi o pierwszą sesję z produktami Freewella, bo Freewell przysłał mi, bardzo dobrze zareagował i trzeba przyznać, że to jest naprawdę mega ciekawa rzecz, a mianowicie w momencie, kiedy ukazała się aktualizacja, ja już miałem wysłane te nakładki anamorficzne i szerokokątne
to jest anamorficzna, tu jest szerokokątna, plus do tego nakładki ND dla tego drona. Także jak zobaczycie, to ta aktualizacja dotknęła nie tylko kontrolera, bo też dotknęła R2S, też dotknęła właśnie, czy dotyczy Mini 3 Pro, DJI RCN 1, plus do tego jeszcze produkty, czyli szkła szerokokątne i anamorficzne. Fantastycznie to wygląda i jestem bardzo zadowolony z tego. To, o czym można powiedzieć jeszcze, że DJI RC ma support w tej chwili dla właśnie R2S, ale też ma taką funkcję, która się nazywa Flyshare i to jest z albumu. Może zrobimy osobny też odcinek na ten temat, ale use Flyshare to transfer files from remote controller to mobile device, czyli możemy w ten sposób przenieść dane z tego kontrolera tak na urządzenie mobilne poprzez kody QR. Myślę, że warto na ten temat poświęcić osobną audycję. To, co dzisiaj chciałem pokazać, to jest mniej więcej ten zakres aktualizacji. Świetnie, dlatego że produkty mamy już bardziej profesjonalne, współpracują nam ze sobą poszczególne akcesoria i też możemy zabrać jeden kontroler na przykład i dwa różne drony i to nam wystarczy podczas takiej szybkiej sesji. Także dzięki Wam za uwagę, jeżeli są jakieś pytania albo Wasze wnioski, bardzo proszę o napisanie ich pod filmem w komentarzu. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, pozdrawiam Was. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie osoby, które zaczynają przygodę z dronami do darmowych warsztatów online. Linki znajdziecie pod filmami. Są też warsztaty premium, m.in. produktowe, świetny, duży, kapitalny warsztat z Mini 3 Pro, który ostatnio opracowałem od maja aż do października. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!